Długo zastanawialiśmy się, jakiemu gatunkowi powinien być poświęcony kolejny odcinek filmowych absurdów. Przyjrzeliśmy się już horrorom i filmom akcji, teraz nadeszła pora na komedie romantyczne. Czy mają one jakiekolwiek przełożenie na nasze prawdziwe życie? Zazwyczaj nieszczególnie. Namaluj mnie jak jedną ze swoich bydgoskich dziewczyn. Skończyłem. Wydaje mi się, że gdyby zebrać rozmaite postaci z komedii romantycznych i zbadać, czym zajmują się zawodowo, to najczęściej byliby to artyści. Osoby zajmujące się sztuką ewidentnie mają w sobie to coś. Co dokładnie? Sam chciałbym to wiedzieć, bo groszem zapewne nie śmierdzą. Największym powodzeniem cieszą się chyba muzycy, ale o nich już sobie opowiedzieliśmy. Niemałą estymą cieszą się także artyści i plastycy, nawet jeśli są samoukami, czego najlepszym przykładem jest Leo DiCaprio z kultowego Titanica. Istniejący w popkulturze stereotyp uciemiężonego artysty w jakimś stopniu tłumaczy ten fenomen. We współczesnym świecie, przesiąkniętym social mediami, w którym tak rzadko możemy oglądać autentyczne emocje, osoba, która nie boi się odsłonić swoich prawdziwych uczuć, potrafi spowodować u ludzi dziwną fascynację. Jednak takie osoby często wydają się też bardziej wrażliwe, a to także jest dla wielu cecha dość pożądana w potencjalnej drugiej połówce. Jednak po co być artystą uciemiężonym, kiedy można być artystą ekscentrycznym, który przyciąga uwagę płci przeciwnej swoim nieszablonowym postępowaniem i byciem innym niż wszyscy? I to jest kolejna z tych rzeczy, które na dłuższą metę działają tylko w filmach. W prawdziwym życiu po jakimś czasie zazwyczaj okazuje się, że te rzeczy, które początkowo uwielbiało się w ekscentryku, ostatecznie sprawiają, że mamy go po dziurki w nosie. Cześć. To dla ciebie, pomyślałem o tobie. Naprawdę? Dziękuję ci bardzo. Świetny z ciebie przyjaciel. Przyjaciel? Ciężko. Dzisiaj dostałam nowe zadanie. No kompletnie nie wiem, jak sobie z nim poradzić. Już wszystkiego próbowałam, wiesz? Nie, no co ty, Roman? On jest dla mnie jak brat. Roman. O, cześć. Roman, myliłam się. Chciałabym dać nam szansę. Może poszedłbyś ze mną do tego kina? Wiesz co, chyba już mi przeszło. Chyba każdy chciałby, by życie było czasami niczym film, zwłaszcza kiedy mówimy o tym, jak często filmowym bohaterom udaje się opuścić mityczny friendzone. Kiedy spojrzy się na filmy, wydaje się, że to w sumie nie jest nic trudnego. Rzeczywistość niestety pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Choć w większości filmów sytuacja zaczyna się dość typowo. Jedna ze stron, zazwyczaj jest to facet, zaczyna żywić uczucia do drugiej strony, zazwyczaj kobiety. Niestety ta druga osoba tego uczucia z takich czy innych przyczyn nie odwzajemnia i wtedy zwykle padają te przeklęte słowa: zostańmy przyjaciółmi. W tym momencie już wiadomo, że nie ma mowy, że oni zostaną przyjaciółmi. Później często następują jakieś działania, aby ostatecznie osoba friendzonująca to zdanie zmieniła i czasami faktycznie się udaje. W końcu większość tego typu filmów kończy się happy endem. Widząc coś takiego na ekranie, niektórzy pewnie nabierają nadziei, że to jest możliwe. Zyskują odwagę, by spróbować i kto wie, czasem może podobnie jak w filmie, tak też i w prawdziwym życiu się udaje. Wydaje mi się jednak, że taki scenariusz ma raczej małą szansę powodzenia w rzeczywistości. W sumie to całkiem niezły przykład tego, jak Hollywood tworzy szkodliwe wzorce, które potem nie mają rzeczywistego przełożenia na prawdziwe życie. Znikałaś gdzie? W domu nad wyspą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu. Czy może pan iść rzępolić gdzie indziej? Dobrze. Będzie trochę ciszej. Okej. Twoich czarnych oczu blisko. Już kocham cię jak Irlandię. A ty się. Są miejsca, gdzie twoja muzyka na pewno zostanie doceniona. Jest dobrze, co to nie jest jedno z nich.
Znane przysłowie mówi, że przez żołądek do serca. Komedie romantyczne pokazują jednak, że do serca jest więcej niż jedna droga, na przykład przez słuch. I w sumie coś w tym jest, bo talent muzyczny lub wokalny z pewnością ułatwia sytuację, kiedy chcemy zrobić na kimś dobre wrażenie. Niektóre filmy słyną ze swoich romantycznych ballad. Całkiem często powtarzanym motywem są też pieśni przy ognisku, gdzie okoliczne damy są wpatrzone jak w obrazek w szczęśliwego posiadacza gitary i odrobinę talentu muzycznego. Problem pojawia się wtedy, kiedy taki delikwent tego talentu muzycznego po prostu nie ma. Jednak w takiej sytuacji pozostaje nam wciąż stary, dobry boombox, który uniesiony nad głowę gra ulubioną piosenkę naszej drugiej połówki. Czasem zastanawiam się, czy faktycznie ktoś kiedykolwiek tego próbował, bo wydaje się to straszną głupotą. Rozumiem, że źródłem tego tropu może być romantyczna wizja z Romea i Julii i słynne wyznanie miłości pod balkonem ukochanej, ale gdyby ktoś zrobił coś takiego w prawdziwym życiu, to najprawdopodobniej zostałby uznany za wariata, zwłaszcza gdyby robił to w akompaniamencie grającego instrumentu lub głośnika. Wydaje mi się, że osoba, do której taka ballada byłaby kierowana, prędzej poczułaby wstyd niż romantyczne uniesienie, no i zapewne musiałaby się też później tłumaczyć przed wkurzonymi sąsiadami, którzy byliby niezadowoleni z zakłócania ich spokoju. Także jeśli planujecie wyznać komuś miłość, to chyba lepiej nie kierować się pomysłami zaczerpniętymi z romkomów. No chyba, że chcecie dostać mandat za naruszanie ciszy nocnej. Ale ją przecież kocham. Wydaje się, że nie ma już nadziei. Ukochana osoba postanowiła obrać inną ścieżkę życiową, na której nasz bohater nie może jej już towarzyszyć. Widzowie myślą, że to już koniec i w najbardziej nieoczekiwanym momencie naszemu bohaterowi coś przeskakuje w głowie. Postanawia ruszyć w pogoń za swoją miłością. Rozpoczyna wyścig z czasem, od którego zależy cała jego przyszłość. Chyba każdy kojarzy ten motyw. Zazwyczaj ta wspomniana przed chwilą ukochana osoba jest w drodze na lotnisko, skąd już na zawsze ma odlecieć z życia głównego bohatera. Najwyraźniej filmowcy sądzą, że w odlatującym samolocie jest najwięcej dramatyzmu. Pamiętam, że w jednym z odcinków bardzo trafnie wypunktował to Family Guy, gdzie jeden z bohaterów zauważa, że przy współczesnych standardach bezpieczeństwa takie nagłe wtargnięcie na lotnisko mogłoby być dość trudne do zrealizowania. I ktoś mógłby bronić filmowców, mówiąc, że ten trop się po prostu zdezaktualizował. Lata temu, kiedy nie było jeszcze rozpowszechnionych telefonów komórkowych ani internetu, takie rozstanie mogłoby być dużo poważniejszym ciosem. Odnalezienie drugiej połówki nie byłoby zapewne aż takie łatwe jak obecnie, ale bądźmy szczerzy, trzeba naprawdę się postarać, aby w ten sposób kompletnie wyparować. Motyw ten był jednak wykorzystywany, kiedy konieczne było nadanie scenom niezbędnego dla scenariusza dramatyzmu. I było to w sumie skuteczne, bo kto w trakcie tych najbardziej kulminacyjnych scen zastanawia się nad tym, czy działania bohaterów mają sens. W tym momencie dla widza najważniejsze jest to, aby wszystko skończyło się dobrze i żeby nasi bohaterowie żyli długo i szczęśliwie. Ten trop zawsze był trochę naciągany, ale współcześnie, kiedy możesz po prostu napisać do kogoś na Messengerze czy innym Telegramie, ten motyw został sprowadzony już do kompletnego absurdu. Wybacz mi. Wiem, że na ciebie nie zasługuję, ale mam nadzieję, że jesteś w stanie mi wybaczyć. Przepraszam. Jezu, strasznie leje. Wyjdź ze środka. Nie, nie jest aż tak źle. Już się rozpogadzę. Filmowcy kochają deszcz, a zwłaszcza twórcy komedii romantycznych, którzy z jakiegoś powodu uznali, że robienie różnych rzeczy w trakcie deszczu dodaje scenie dodatkowe 10 punktów do romantyczności. Namiętny pocałunek będący symbolicznym zwieńczeniem całego filmu i celem, do którego dążył główny bohater, jest niewystarczający. Ale pocałunek w deszczu? To już zupełnie co innego. Pokażmy, jak bardzo nie obchodzi ich otaczająca rzeczywistość, jak bardzo są w sobie zatraceni, a to, że kolejne 2 tygodnie spędzą na L4, uziemieni przez przeziębienie, to już sprawa marginalna. A jakby pocałunek był niewystarczający, to w sumie czemu by nie pokazać czegoś więcej? Na przykład tańca.
W rzeczywistym świecie raczej trudno o osoby, które tylko czekają na deszcz, żeby wyjść na ulicę i zademonstrować swoje umiejętności taneczne, ale w filmach deszcz wydaje się nie stanowić żadnego problemu, czy to w trakcie tańca, czy w jakiejkolwiek innej życiowej sytuacji. Jak choćby w takiej, kiedy ukochany szturmuje twoje drzwi, by cię przeprosić, albo wyznać, jak gorącym darzy cię uczuciem. Oczywiście nie zważając przy tym na mało sprzyjające warunki pogodowe, zawsze kiedy widzę takie sceny, zastanawiam się, dlaczego takiej moknącej osoby nie można zwyczajnie wpuścić do środka. Coś ci wypadło? Przystojny łysolu. Miłość od pierwszego wejrzenia to chyba najbardziej utrwalony w popkulturze romantyczny trop, jaki istnieje. I mowa tu nie tylko o filmach, ale też choćby o literaturze czy teatrze. Wydaje mi się, że może być on kolejnym motywem zaczerpniętym z szekspirowskiego Romea i Julii, ale jego ślady można znaleźć już wśród greckich mitów. Także w filmach cieszy się on wyjątkową popularnością, a w szczególności w starszych produkcjach Disneya, gdzie miłości od pierwszego wejrzenia mamy na pęczki. W sumie sam Disney, wytwórnia, a nie człowiek, bardzo trafnie zauważył ten stereotyp i wykorzystał go przy okazji Krainy Lodu, gdzie zagrał z oczekiwaniami widzów, wywracając te klisze do góry nogami. Wydaje mi się, że ten zabieg jest też dość często stosowany w filmach typu Coming of Age i różnego rodzaju teen dramach. Z jakiegoś powodu utrwaliła mi się w głowie scena, w której na korytarzu szkolnym dwie osoby się ze sobą zderzają, jednej z nich wypadają książki, a druga pomaga jej je podnieść. I w tym momencie ich ręce się stykają, spojrzenia spotykają i wtedy już wiemy, że to miłość. Niestety jest to kolejny motyw, który nie wytrzymuje zderzenia z naszą brutalną rzeczywistością. Nie przeczę, że można zakochać się od pierwszego wejrzenia, może to nawet i działać w obie strony. Tylko co z tego, skoro wymarzony partner lub partnerka życiowa traci przy bliższym poznaniu? Kiedy po miesiącu dowiadujesz się, że druga połówka lubi rodzynki w serniku albo ananasa na pizzy, nagle okazuje się, że najzwyczajniej w świecie czar prysł. Obecnych w komediach romantycznych filmowych tropów jest jeszcze więcej i gdybyśmy chcieli wymienić tutaj je wszystkie, to zapewne ten materiał byłby zwyczajnie za długi. Dlatego kto wie, może kiedyś doczekamy się kontynuacji. Zanim jednak do tego dojdzie, będziemy chcieli przyjrzeć się jeszcze kilku innym gatunkom filmowym. I w tym momencie pojawiacie się wy. Czy jest jakiś gatunek albo jakieś szczególnie absurdalne filmowe motywy, które waszym zdaniem szczególnie zasługują na omówienie? Czekamy na wasze sugestie w komentarzach. Do usłyszenia. Przyjaciel? Czekaj, to co ja mam mówić? Słucham? Tak, tak, tak. Przepraszam. Sorry, nie, no, nie, przepraszam. Na spokojnie. Ty kurwa gotujesz. Już się rozpogadza. Dobra, chodź. Zobacz, jak to wyszło. Oskar, troszkę przesadziłem, ale wydaje mi się, że... Ale ja kocham Aleksę!